Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, dzisiaj Pan Jezus mówi: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Będzie miał w sobie światło. I takim światłem na naszej drodze życia jest Słowo Chrystusa. Sam Chrystus jest Słowem wcielonym. I kiedy w świetle tego Słowa prześwietlamy nasze życie, robimy rachunek sumienia, pozwalamy się prześwietlić jak pacjent lekarzowi, który prześwietla promieniami rentgena, czy przez USG, czy inne sposoby prześwietlenia naszego ciała, Pan Jezus prześwietla naszą duszę. I kiedy pozwalamy się prześwietlać, chodzimy w świetle, stajemy się zdrowsi. I wtedy, można powiedzieć, przygotowujemy się do światłości wiekuistej. I kiedy przyjdzie ta światłość, będziemy jakby u siebie w domu. Wreszcie będzie nam prawdziwie dobrze. Dobrze nam tu być. Tak jak mówił święty Piotr na górze Tabor, kiedy widział tę światłość emanującą z Chrystusa. Natomiast ktoś, kto żyje w ciemności, kiedy zbliża się do światła, zaczyna odczuwać ból i ucieka przed nim. Ucieka w ciemność, ucieka do księcia ciemności. Dlatego ten czas Wielkiego Postu, czas rekolekcji, to jest czas wejścia w Boże światło, aby dać się osądzić, dać się oświetlić i zobaczyć, co jest do naprawy, co jest do posprzątania i do tego rozświetlenia też naszych twarzy, naszych serc. Takim znakiem radości tego światła Bożego jest właśnie taka Boża radość. Nie tyle wesołość, co taki rodzaj pokoju w sercu i taki rodzaj owoców tego, że tak po Bożemu się zasmuciliśmy. Kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. Moi drodzy, jestem tutaj, gdzie się wychowałem kiedyś nad tym stawem, kiedyś tutaj łowiłem ryby i to jest takie miejsce, gdzie dzisiaj odpocząłem chwileczkę z rodziną. Tu mieszka mój tata, który właśnie tam pracuje, sieje coś na polu w tamtym miejscu. Pozwólcie, że udzielę Wam z tego miejsca Bożego błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.